Proszę Wysokiego Sądu, redakcja Nowego Ekranu z Warszawy, wnosimy o zarejestrowanie przebiegu rozprawy. Proszę Państwa. Przebieg rozprawy może być utrwalany, gdy uzasadniony interes społeczny za tym przed. Chciałem uzasadnić, proszę sądu, interes społeczny. Proszę bardzo. Z uwagi na wydarzenia, gdzie oskarżony brał udział w Marszu Niepodległości, już sam fakt uczestnictwa w tym marszu spowodował, że obecny tu funkcjonariusz dostał polecenie służbowe do wylegitymowania ojca wraz z czwórką dzieci. I to jest właśnie ten interes społeczny. Paragraf 5 Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z artykułem 357 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego nie zezwolić przedstawicielom mediów na utrwalanie przebiegu rozprawy z uwagi na to, że w ocenie sądu nie przemawia za tym uzasadniony interes społeczny. W ocenie sądu natomiast pierwszoplanową rolę w tym postępowaniu odgrywa interes prywatny pana obwinionego i w związku z powyższym sąd nie zezwala na uchwalanie przebiegu rozprawy przedstawicielom prasy telewizji. Proszę Wysokiego Sądu, działamy w porozumieniu z obwinionym, który nie ma nic przeciwko temu, wręcz przeciwnie, uważa, że jego interes prywatny jest bezpośrednio związany z interesem społecznym i to dużej wagi. Chociażby na wydarzenia 11 listopada, gdzie na skutek działań policji zostali pobici uczestnicy tego marszu, a ofiary zostały przez sąd warszawski skazane. Dziękuję. Mimo tego sąd nie zmienia swojego stanowiska, sąd nie zezwala na utrwalanie przebiegu rozprawy. A teraz proszę pozwolić sobie do przejścia do rozpoznania sprawy. Proszę bardzo, w tej sprawie zostali Janusz Jadkowicz, pani Krystyna, pani Krystyna, pan 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 Krystyna, pan